Cześć, to jest Antek z kanału Gramy w Piłkę. Dziś moim gościem jest piłkarz Motoru Lublin, Rafał Godzicki. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć, witam Cię. Czy Motor Lublin zdąży dojechać na koniec sezonu przynajmniej do strefy barażowej? To jest nasze marzenie każdego zawodnika Motoru Lublin, żeby w tej strefie się znaleźć, żeby przede wszystkim awansować do wyższej ligi. Robimy co możemy, nie zawsze jak to w sporcie bywa, wychodzi. Zostało jeszcze kilka meczów do końca sezonu i myślę, że zrobimy wszystko, żeby znaleźć się chociaż w tej strefie barażowej i powalczyć o nasze marzenia w tym sezonie. Szkoda, że z Wigami w tej ostatniej akcji gol nie padł. Blisko pan był. No szkoda. Zauważyłem lukę, przyjąłem, uważam, bardzo dobrze sobie tą piłkę. Oddałem strzał, ale zabrakło dokręcenia tej piłki. Wtedy być może ona spadła po długim słupku. Nie udało się, przegraliśmy ten mecz i to nas bardzo bolało. W Motorze jest pan od 2019 roku. Jakiego poziomu sportowego spodziewał się pan w trzeciej lidze? Chyba nie był wysoki, bo przegraliście tylko dwa mecze. Zgadza się, przegraliśmy tylko dwa mecze, ale te wszystkie mecze były bardzo, bardzo ciężkie, bo trzecia liga przede wszystkim cechuje się bardzo dużą ilością walki. Tu jest przede wszystkim walka czasami wręcz. Przeciwnicy, kiedy wiedzą, że przyjeżdża do nich Motor Lublin, drużyna znana, w której występują znani piłkarze, w większości te zespoły się broniły. Grały najprostszymi środkami, czyli długą piłką. Chcieli celebrować każdy cały fragment gry i z tego strzelić bramkę. Nam się bardzo ciężko konstruowało akcję. No ale tak jak powiedziałeś, no przegraliśmy tylko dwa mecze. Co prawda ten sezon nie był dokończony, ale ta liga mnie niczym nie zaskoczyła. Wiedzieliśmy, że przede wszystkim przygotowanie fizyczne będzie bardzo, bardzo istotne. Z tym nie mieliśmy problemów. I myślę, że dzięki właśnie takiemu nastawieniu udawało nam się w wielu meczach wyjść dobrą ręką. Skąd u pana w tym sezonie tak dużo żółtych kartek? Zagrał pan w 20 meczach, a kartek zobaczył 11. Zgadza się. Sam jestem bardzo zły na to, ale czasami nie mam wpływu na niektóre kartki pokazywane przez sędziów, bo jeśli zliczylibyśmy moje wszystkie faule, za które dostałem żółte kartki, myślę, że 5 co najmniej było spowodowanych zbyt pochopną decyzją sędziego, chociażby mecz z Wigrami, gdzie totalnie nie zasłużyłem na tą żółtą kartkę. No ale to też jest wliczone w moją pozycję na boisku, bo bardzo dużo akcji trzeba przerywać. Ja do tego mam bardzo duże warunki, bardzo dobre warunki fizyczne i bardzo dużo napastników ode mnie się odbija i czasami to z bliska wygląda dosyć nieciekawie i sędziowie po prostu bardzo pochopnie, bardzo szybko wyciągają te kartoniki z własnej kieszeni i dlatego tych kartek jest. No, podsumowując to wszystko, uważam, że nie zasłużyłem na wiele z tych kartek. Jest pan najstarszym zawodnikiem Motoru. Jaki jest pan kolegą dla tych młodszych zawodników? Pomaga im? Tłumaczy? Czy może jest pan bardzo stanowczy i wymagający? Staram się być sprawiedliwy. Miałem w swoich drużynach wiele postaci, wielu zawodników właśnie starszych ode mnie, bardzo znanych. Jeśli chodzi o polskie boiska, mogłem ich podpatrywać, uczyć się od nich podejścia do młodszych kolegów i staram się to również wdrażać teraz. Ale tak jak powiedziałem, staram się przede wszystkim być sprawiedliwy. Jak trzeba kogoś pochwalić, to chwalę. Jak trzeba zwrócić uwagę stanowczym głosem, również to robię. Więc powiem chyba tak, że jestem
jestem takim człowiekiem w szatni, aby przede wszystkim podpowiadać, ale różnie z tym bywa. To pytanie najlepiej by było zadać kolegom z szatni, jakim jestem kolegą, i myślę, że oni by najlepiej odpowiedzieli. Dobrze, przejdźmy do pana dzieciństwa. Czytałem, że zaczynał pan w zwierzynieckim klubie sportowym, a pamięta pan swój pierwszy trening? Oczywiście, że pamiętam. Byłem bardzo zestresowany. Tym bardziej, że miałem wtedy bodajże 8 lat, a trenowałem z chłopakami, którzy mieli już 10-11. Więc różnica wieku w tamtym okresie była dla mnie duża. Pierwszy raz zobaczyłem, jak wygląda trening, gdzie prowadzi go trener i wymaga różnych rzeczy od tych chłopaków. Miałem problem przez kilka dni, przede wszystkim ze stresem, żeby sobie z tym wszystkim poradzić. Ale też miałem to szczęście, że ci wszyscy chłopcy starsi ode mnie bardzo fajnie mnie przyjęli i starali się w każdym momencie mi pomóc. Również trafiłem na trenera, który był taką osobą. Zawsze pan grał jako obrońca? No nie. Generalnie przez większość mojej gry w drużynach kramkarzy czy młodszych juniorów, moje warunki nie były tak dobre jak teraz. Byłem niskim chłopakiem. No i przeważnie grałem na samym początku w linii ataku. Byłem taką typową dziewiątką. Chciałem strzelać bramki jak większość chłopaków w moim wieku. Zresztą teraz chyba wszyscy chcą być Robertem Lewandowskim i wszyscy również chcą grać w ataku. Wtedy Lewandowskiego nie było, ale ja również chciałem grać w ataku. Ale z biegiem czasu tak jakby cofałem się pozycjami do tyłu. Byłem środkowym pomocnikiem, aż w końcu zostałem środkowym obrońcą, bo miałem ku temu przede wszystkim warunki fizyczne. Kto był pana idolem i komu pan kibicował? Kto był moim idolem? W tamtych czasach to byli zawodnicy typu Ronaldo, Ronaldinho, Maradona, Marco Van Basten. Takimi nazwiskami gdzieś próbowałem się chwalić, że chciałbym być tak jak oni. A kibicowałem zawsze Barcelonie, bo zawsze podobała mi się ich gra, a z polskich klubów jestem wychowankiem Krakowi Kraków, gdzie z klubu Zwierzyniecki, w którym spędziłem 2 lata, przyszedłem do Krakowi i tam spędziłem kilka lat. Tam się ukształtowałem jako piłkarz. No i temu klubowi cały czas kibicuję. A śledzi pan aktualnie losy Zwierzynieckiego Klubu Sportowego? Tak dokładnie nie, ale wiem, co tam się dzieje. To jest klub, gdzie mieści się w okolicach mojego domu rodzinnego, więc raz na jakiś czas tamtędy przejeżdżam i widzę, co się tam dzieje. Często mój tata, może nie często, ale jak tylko może i liga gra, odwiedza ten klub, ogląda czasami sobie te spotkania. Z tego, co się orientuję, grają obecnie chyba w A-klasie i od paru lat na tym poziomie rozgrywkowym spokojnie sobie tam działają. Grają w lidze okręgowej i mają 14 miejsce. No to teraz już wiem troszeczkę więcej na temat tego klubu, dzięki Tobie. Ale to tak jak powiedziałem, cały czas grają, powiedzmy, na bardzo podobnym poziomie. Czasami jest to 5. liga, czasami jest to A-klasa. To jest taki typowy osiedlowy klub, gdzie jest rodzinna atmosfera. Dlaczego przyszedł pan do Krakowi, a nie do na przykład Wisły? Dlaczego przeszedłem? Bardzo dużo kolegów miałem, którzy kibicowali Krakowi. Ja akurat urodziłem się, wychowałem się w miejscu, dom moich rodziców jest
Może nie po środku, ale na stadion Wisły lub na stadion Krakowi mam bardzo podobną odległość, ale przez kolegów, przez to, że mój tata bardziej był nastawiony na klub z ulicy Kałuży, to no po prostu to wybraliśmy i od tamtego momentu zaczęła się taka moja sympatia do tego klubu. Ciężko było panu przejść z niego do seniora? Nie, nie było ciężko, bo już jako młody człowiek, czyli młodszy junior, dostałem pierwsze pozwolenie, aby trenować z pierwszą drużyną Krakowi. Ówczesna to była trzecia liga. To jeszcze nie było czasów profesora Filipiaka i firmy Komarch w Krakowi. Więc w wieku 16 lat ówczesny trener bardzo zaprosił mnie na treningi. I było bardzo podobnie jak w przypadku mojego pierwszego przyjścia na trening do Zwierzynieckiego. Była fajna ekipa, która w bardzo fajny sposób mnie przyjęła i starała się mi pomóc na każdym kroku, żeby po prostu, żebym nie odczuwał tej strasznej różnicy wieku i różnicy przede wszystkim w trenowaniu, w graniu. I rzeczywiście pomogli mi, za plecami również miałem trenera, który mnie wspierał i poradziłem sobie w bardzo łatwy sposób. Pamięta pan swój pierwszy mecz i bramkę już w seniorach? Pierwszy mecz pamiętam, to był Puchar Polski w pierwszej drużynie Krakowi, właśnie w wieku 16 lat. Oczywiście ten Puchar Polski na szczeblu krakowskim, czyli to była drużyna bodajże Płaszowianki, Płaszów. Zaliczyłem w tym meczu asystę, dostałem dużo pochwał i to był mecz, gdzie bardzo się stresowałem przed nim, bo mimo wszystko to był debiut w dorosłej piłce, ale po meczu już byłem bardzo zadowolony i stwierdziłem, że wcale to nie jest takie trudne grać z dorosłymi facetami na dużym boisku. A gol? Myślę, że gol to przede wszystkim również w seniorskiej piłce, ale barwa Górnika Wieliczka, w którym również występowałem. To była trzecia liga, ale nie powiem, co się działo w mojej głowie, bo nie pamiętam i nie pamiętam, jaki to był mecz i jaka bramka. Za to pamiętam moją pierwszą bramkę w Ekstraklasie. Bodajże po 3 latach występu w tej Ekstraklasie dopiero udało mi się ją zdobyć. Była niesamowita euforia i bardzo się cieszyłem przez kilka dni, że w końcu pakowałem piłkę do siatki. Grał pan później w Niedźwiedziu i Górniku Wieliczka. A skąd oferta akurat z GKS-u Bełchatów? Myślę, że przede wszystkim powiązania dwóch trenerów. Górnika Wieliczka prowadził wtedy Władysław Łak, a trenerem GKS-u Bełchatów był trener Orez Lęczek. Człowiek, legenda polskiej piłki i człowiek, który od wielu, wielu lat mieszka w Krakowie. Myślę, że ci dwaj trenerzy się bardzo dobrze znali, a z tego co wiem, Bełchatów również chciał przebudować swoją kadrę, postawić na dużo młodszych chłopaków. W czasie, kiedy ja trafiłem do Bełchatowa, trafiło nas bodajże 10 w bardzo podobnym wieku. I myślę, że przede wszystkim trzeba, odpowiadając na pytanie, trzeba powiedzieć, że osoba trenera Łacha i osoba trenera Oryta Lęczyka spowodowały to, że znalazłem się w GKS-ie Bełchatów. Duży był dla pana przeskok z trzeciej ligi do Ekstraklasy. Odczuł to pan jakoś? Myślałem, że to będzie bardzo duży przeskok. Ale myślę, że swoją pracą w okresie przygotowawczym, tym, jaka była drużyna GKS-u Bełchatów, mogę dzisiaj stwierdzić, że to nie był dla mnie duży przeskok. Bardzo szybko wywalczyłem sobie, może nie miejsce w podstawowym składzie, ale szacunek przede wszystkim
w szatni i u trenerów. I dzięki temu od samego początku byłem brany pod uwagę w GKS-ie Bełchatów, jeśli chodzi o granie w podstawowym składzie. Jak przyjęli pana starsi koledzy, tacy jak Piotr Lech i Edward Cecot? No to muszę powiedzieć, że znakomicie mnie przyjęli. Obawiałem się tego, bo akurat tych dwóch panów znałem tylko z telewizji. Troszeczkę się stresowałem, jak wchodziłem do szatni, nie wiedziałem, jak się mam do nich odzywać, a okazało się, że są to wspaniali ludzie, którzy mimo różnicy wieku po prostu chcą, abym był ich kolegą. Pomagali mi we wszystkim, czym tylko ja potrzebowałem ich pomocy. Mało tego, pamiętam, jak Edziu na samym początku poprosił mnie o numer telefonu, żebym również sobie jego zapisał, zawsze z jakimkolwiek problemem, żebym się do niego odzywał. Więc to mnie bardzo podbudowało i naprawdę tym dwóm panom akurat mogę bardzo podziękować za to, jak mnie wprowadzili do szatni GKS-u Bełchatów. W sezonie 2006-2007 zdobyliście wicemistrzostwo. A skąd w takim małym klubie taki sukces? Skąd w takim małym klubie? No to taki sukces. No to po pierwsze trener Orest Lęczyk, który potrafił dopasować odpowiednich ludzi do swojego planu treningowego. Dwa, doktor Wielkoszyński, świętej pamięci doktor Wielkoszyński, który pomógł trenerowi Orestowi, aby tą drużynę przygotować fizycznie w sposób taki, aby cały sezon ten plan działania, plan gry trenera Lęczyka mogła wykonywać. No i do tego przede wszystkim ludzie, czyli piłkarze i atmosfera, którą w tym klubie ci piłkarze tworzyli. To była jedna wielka rodzina. Bełchatów co prawda nie jest dużym miastem, ale ja pamiętam takie momenty, gdzie po treningu kilka osób jechało na obiad, a okazywało się, że na tym obiedzie było pół drużyny albo co najmniej troszeczkę jeszcze więcej niż pół drużyny. I każdy dzień tak wyglądał, że trzymaliśmy się razem. Jeden za drugiego potrafił w ogień skoczyć i do dzisiaj utrzymujemy ze sobą kontakty, więc te składowe, które wymieniłem, spowodowały to, że w Bełchatowie walczyliśmy do samego końca o Mistrzostwo Polski. A przykładem również tego, że to byli bardzo dobrzy piłkarze, były czasy po Bełchatowie, że każdy z tych chłopaków znalazł sobie klub i osiągał dalej sukcesy, ale w innych klubach. Pamięta pan swój pierwszy mecz w Pucharach Europejskich? Najprawdopodobniej to był mecz Gruzji w barwach GKS-u Bełchatów. To było Ameri Tbilisi. I z tego, co pamiętam, zagrałem ten mecz na prawej obronie. W Ruchu Chorzów był pan dwukrotnie, w sumie w 7 sezonów. Jak pan sobie na tym pobyt? Bardzo dobrze. To jest też klub, którym udało mi się osiągnąć fajne rzeczy, że tak powiem. Były medale, był finał Pucharu Polski. Poznałem tam wielu, wielu ludzi, ale przede wszystkim poznałem znakomitą atmosferę w klubie, gdzie niekoniecznie musi być wszystko od A do Z poukładane tak, jak powinno być w klubie sportowym, ale te braki my jako drużyna potrafiliśmy nadrobić właśnie atmosferą, tym, że sobie pomagaliśmy nawzajem. Czytałem, że Ruch miał wtedy problemy finansowe, a jednak byliście blisko, żeby zdobyć Mistrzostwo Polski. Były problemy finansowe. W tamtych czasach wydaje mi się, że wiele klubów miało podobne problemy. No ale gdzieś tam ktoś mądry powiedział, że jak drużynie nie ma wszystkiego, jak jest biednie, to
właśnie te cechy powodują, że drużyna się jeszcze bardziej jednoczy. Akurat w Ruchu Orłów wtedy zadziałała bardzo podobna filozofia, co w GKS-ie Bełchatów. Filozofia bardzo dobrego przygotowania fizycznego, trenera, który potrafił dobrać sobie ludzi, aby wykonywali jego polecenia, aby wykonywali jego plan. Mam tu na myśli trenera Waldka Potalika. Odpowiednie przygotowanie, czyli trener Leszek Dyja, spadkobierca wiedzy po doktorze Wielkoszyńskim. No i przede wszystkim ludzie, piłkarze, wielu piłkarzy skreślonych z innych klubów. Mam tu na przykład na myśli Marka Zieńczuka, który odbudował się w Ruchu Orłów i był wiodącą postacią. I ci wszyscy ludzie spowodowali plus kibice, bo w Ruchu kibice zawsze wspierają swoich zawodników. Te wszystkie składowe pokazały, że w Ruchu można było grać o te najwyższe cele, nie mając stadionu, nie mając bogatego sponsora, ale mając ludzi, którzy są w stanie dla klubu, dla siebie zrobić bardzo wiele. Czy było wtedy widać, że trener Fornalik może zostać selekcjonerem Polski? Zaskoczony był pan? Nie byłem zaskoczony, ponieważ właśnie to są dla mnie najważniejsze cechy dla selekcjonera, aby potrafił sobie dobrać odpowiednich ludzi, niekoniecznie wielkie nazwiska, aby mogły ten jego plan wykonywać. Kiedy trener Fornalik został ogłoszony jako selekcjoner, bardzo mocno trzymałem za niego kciuki i byłem pewny, że to jest odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu. Szkoda, że tak to się później potoczyło, że trenerowi jednak nie udało się odnieść żadnego sukcesu z naszą reprezentacją, ale jego teraźniejsza praca w Piaście pokazuje, że jest naprawdę bardzo solidnym trenerem i to nie był przypadek, że został selekcjonerem reprezentacji Polski. Zajmuje pan 40 miejsce pod względem rozegranych meczów w Ekstraklasie. Czy poprawi pan swój jeszcze dorobek? Nie, myślę, że już nie. Nie ma takiej opcji. Ale też kiedyś udało mi się przeglądnąć ten ranking i byłem zaskoczony, że mimo wszystko jestem na tak wysokim miejscu, bo pamiętam swoje początki właśnie grania w piłkę, chociażby Górnik Wieliczka, gdzie marzyłem, aby mieć ten jeden jedyny występ w polskiej ekstraklasie. Tych meczów zbierałem dużo więcej i uważam, że to jest niezły wynik. Niestety już mam tyle lat, że raczej mi to nie grozi, aby podreperować ten dorobek. Przeciwko któremu napastnikowi grało się panu najciężej? Było ich kilku. Bardzo niewygodnym był na pewno Paweł Brożek. Był Kuba Świerczok, nieprzyjemny. Mariusz Ujek, z którym notabene występowałem w jednym klubie na samym początku w GKS-ie Bełchatów. No było tych napastników bardzo, bardzo wielu, z którymi bardzo ciężko się rywalizowało. Ale z polskiej ligi mogę wymienić przede wszystkim chyba Liuboje i Nikolicza z Legii Warszawa. To byli zawodnicy bardzo dobrze wyszkoleni technicznie, mieli taką naprawdę wyśmienitą technikę użytkową, a do tego mieli nos do strzelania bramek i czasami lekka dekoncentracja powodowała to, że oni znikali za moimi plecami i strzelali bramki. Najcięższy i najlepszy pana mecz? Najcięższy. Dużo takich ciężkich meczów było. Nie wymienię żadnego. Najlepszych kilka też było takich, ale mogę wymienić jeden, ponieważ przede wszystkim jako środkowy obrońca miałem znakomite statystyki tego meczu, czyli strzeliłem bramkę i również asystowałem przy niej, gdzie wygraliśmy to spotkanie bodajże 2-1. To był mecz Śląska Wrocław z Lechią Gdańsk w Gdańsku. To był taki mecz, gdzie ze swoich zadań
w linii defensywy spisywałem się dobrze, ale dołożyłem do tego bramkę i asystę i ten mecz mi bardzo utkwił w głowie. Miał pan może jakieś oferty z jakichś klubów i nie skorzystał, a później żałował? Czy miałem? Były takie momenty w barwach Ruchu Chorzów sezonu, kiedy zdobyliśmy wicemistrzostwo Polski. Skończył mi się kontrakt w połowie sezonu i nie wiedziałem, co zrobić. Nie potrafiłem się porozumieć z działaczami Ruchu Chorzów, którzy pokazali mi generalnie, że tak za bardzo na mnie im nie zależy. Dostałem bardzo konkretną ofertę wtedy w Pogoni Szczecin. To był klub, który znajdował się w pierwszej lidze, ale po pierwszej rundzie już praktycznie był pewny awansu. I nie wiedziałem wtedy, co zrobić. Przekonał mnie tak naprawdę trener Fornalik, żebym został w Ruchu Chorzów. Zaryzykowałem. Odmówiłem Pogoni. I wyszedłem na tym naprawdę dobrze, bo z Ruchem zdobyliśmy wicemistrzostwo Polski, zagraliśmy w finale Pucharu Polski. Ja przedłużyłem kontrakt tylko na 6 miesięcy, bo taka wtedy była sytuacja i po tym sezonie tak naprawdę na stole leżało dużo ofert. Mogłem wybierać, wybrałem wtedy Śląsk Wrocław. Była również oferta z drugiej ligi rosyjskiej, z której nie skorzystałem, ale myślę, że moje wybory były dobre i nie żałuję. Nie żałuję niczego w mojej przygodzie z piłką. Ulubiona pana zagraniczna liga i klub? Już powiedziałem na samym początku. Liga hiszpańska. Tylko i wyłącznie dlatego, że występuje tam drużyna FC Barcelony, ale również lubię oglądać ligę angielską, bo dużo się tam dzieje. Który piłkarz, z którym pan grał w jednym klubie, zrobił na panu największe wrażenie? No było ich kilku, chociażby Sebastian Mila, Przemek Kazimierczak. Może to być również Marek Zięciuk, Łukasz Garguła. No było tych zawodników naprawdę kilku. Jeśli popatrzymy nawet na statystyki naszej ekstraklasy, to Łukasz Surma, Marek Zięciuk, Sebastian Mila, Waldek Sobota, no to są piłkarze, którzy chyba każdemu kibicowi coś mówią i można było od nich naprawdę dużo się uczyć i każdy z nich na treningach potrafił zrobić duże wrażenie. Ulubiony pan bramkarz, obrońca, pomocnik i napastnik. Ale mówimy o piłkarzach ogólnie. Czyli bramkarz. Myślę, że bramkarz to przede wszystkim Ter Stegen. Imponuje mi przede wszystkim wyprowadzaniem piłki. Jeśli chodzi o aspekty bramkarskie, no to chyba każdy wie, że jest jednym z najlepszych bramkarzy na świecie. Obrońca? Myślę, że Fabio Cannavaro. To był początek takich obrońców, stoperów, którzy imponowali walką, walecznością, czytaniem gry, wyprowadzaniem piłki, a przy tym byli skromnymi ludźmi, więc Fabio Cannavaro bardzo, bardzo dobrze pamiętam. Do tego dołożyłbym na pewno Gerarda Piqué, bo to jest dla mnie symbol stopera, który potrafi wyprowadzić piłkę z linii obrony i daje drużynie ataku bardzo dużo. Jeśli chodzi o środkowych pomocników, to jeden, musi być jeden konkretny. To ja bym wymienił Xaviego, piłkarza Barcelony. A jeśli chodzi o napastników, zastanawiam się nad Messim albo Ronaldo, ale tym Brazylijczykiem, który był fenomenalnym napastnikiem, ale dla mnie Messi to jest chyba najlepszy piłkarz wszechczasów i postawię na Messiego. Ma pan jakieś przesądy przed meczami?
Trzymam przesądy. Tak, staram się powielać te rzeczy z poprzedniego meczu, kiedy on był wygrany. Na pewno na murawę wychodzę zawsze prawą stopą. Modlę się, kiedy już wybiegnę na murawę i generalnie to są takie chyba dwa przesądy, których staram się trzymać. Gra pan w FIFA albo w Football Managera? Lubię grać w FIFA. Futbol kiedyś był jedną z moich ulubionych, Football Manager był kiedyś jedną z moich ulubionych gier, ale to jest gra, która pochłania bardzo dużo czasu, więc w ostatnim czasie tą grę akurat nie gram, ale FIFA co roku jak najbardziej próbuję się bawić, próbuję grać i cały czas mimo mojego wieku sprawia mi to przyjemność. Ulubiony pana serial i zespół muzyczny? O, seriali bardzo mało oglądam. Ostatni serial, który oglądałem, to byli Wikingowie. Bardzo mnie wciągnął, więc mogę powiedzieć, że to jest ten serial. A zespół muzyczny, słucham przeróżnej muzyki. Generalnie co wpadnie w ucho, to bardzo lubię. W ostatnich latach bardzo dużo słucham latynoskiej muzyki. Ale żebym miał wymienić chociaż jednego mojego ulubionego, to nie wymienię, bo słucham praktycznie wszystkiego. Ma pan jakieś hobby, co lubi pan robić w wolnym czasie? Generalnie w ostatnim czasie bardzo dużo odpoczywam, regeneruję się. Muszę o to dbać, ponieważ mam swoje lata i to jest bardzo istotne, aby być w 100% zregenerowanym przed każdym meczem i przed każdym treningiem. Lubię oglądać filmy, lubię pograć w FIFA lub w inne gry i myślę, że w ostatnich latach na tym się skupię. Co będzie pan robił po karierze? Zostanie pan przy piłce? Bardzo bym chciał. To jest jedno z moich marzeń, aby kontynuować to, co robiło się praktycznie przez całe życie. Ale w jakim aspekcie, to jeszcze tego nie wiem, kim bym chciał być, ale na pewno marzę o tym, aby dalej być przy futbolu. Dziękuję bardzo za poświęcony mi czas. Moim i waszym gościem był piłkarz Mateusz Lublin, Rafał Gdziński. Dziękuję. Dziękuję ślicznie, to była przyjemność. Subskrybujcie z dzwoneczkiem. Pa!